Klient oczekuje od nas innowacji, dlatego też mamy wolną rękę co do używanych technologii. Często możemy wykorzystywać wszelkie nowinki technologiczne, które są dziś teraz popularne, jeżeli oczywiście znajdą zastosowanie w projekcie. Hej, nazywam się Sylwester Dębski, w firmie zajmuję się backendem, czasem też spojrzę na frontend. Pracuję dla klienta, który jest sporą korporacją, ma pod sobą wiele różnych domen, dlatego też pracownicy, żeby coś załatwić, czasami muszą przejść przez wiele różnych aplikacji. Z tego też powodu tworzymy aplikację, która będzie tak jakby integrowała wiele różnych systemów klienta w jedną spójną całość. Poza tym też zajmujemy się tworzeniem inboxa, który wysyła wszelkie notyfikacje na skrzynki mailowe. Projekt rozpoczęliśmy w wersji .NET Core 3.1, jednakże jako, że klient, tak jak wspominałem, że oczekuje innowacji, to też z czasem, jak wychodzą nowe wersje .NET-u, aktualizujemy nasz kod. W tej chwili pracujemy na wersji .NET 6.0. Klient życzył sobie od nas, żebyśmy pracowali na IDE Rider, ponieważ moim zdaniem też jest lepszy od Visual Studio, ma wbudowanego natywnie ReSharpera, dzięki czemu działa szybciej i sprawniej. Co do frameworków, z których korzystamy, to między innymi byłby to Hangfire do tworzenia zadań w tle. Do unit testów korzystamy z Mocku oraz z XUnita. Do logowania używamy Serilog i Seku do odczytywania logów, co pozwala nam na lepsze debugowanie oraz widzenie tego, co się dzieje w aplikacji. Gdy zacząłem pracować w projekcie, w zespole było około 30 osób, jednakże mieliśmy z czasem więcej inicjatyw, to też wyszło tak, że teraz jesteśmy podzieleni na kilka mniejszych zespołów, po 5 do 6 osób. Bardzo fajnie się i komunikatywnie można z zespołem, mimo tego, że pracujemy zdalnie, dogadać. Pomagamy sobie nawzajem i też często możemy sobie pożartować. Osobiście z projektu bardzo wiele się nauczyłem. Miałem okazję właśnie poznać sporo nowinek technologicznych i no, ludzie chętnie przekazują swoją wiedzę, więc uważam, że dalej mogę się wiele nauczyć, także pisząc kod, jak i też współpracując z ludźmi.